Ernst Theodor Amadeusz Hoffmann. Powieści Fantastyczne. Narożne Okno. Tłumaczenie Antoni Lange. Memu biednemu kuzynowi przypadł taki sam los, jaki był udziałem znanego Skarrona. Jak ten, tak i mój krewny, skutkiem upartej choroby, Stracił zupełnie możność używania nóg i zmuszony był z łóżka do lektyki z poduszkami i z lektyki do łóżka przenosić się przy pomocy tęgiej kuli i sprężystego ramienia zrzędliwego inwalidy, który z dobrej woli służy jako dozorca chorych. Ale jeszcze jedno podobieństwo ma mój kuzyn z owym Francuzem, którego mimo niewielkiego dorobku wsławił w literaturze francuskiej pewien osobliwy rodzaj humoru, odmienny od dowcipu francuskiego. Podobnie jak Skarron pisuje mój kuzyn. Jak on posiada szczególną, żywą wesołość i na własny sposób wypowiada dziwaczne żarty. Jednak dla chwały pisarza niemieckiego należy zaznaczyć, że nigdy nie uważał za konieczne swoich małych pikantnych miseczek przyprawiać asa foetidą, aby drażnić podniebienie czytelnika niemieckiego, który podobnej rzeczy by nie zniósł. Dostateczną mu była szlachetna przyprawa, która podniecając, zarazem pokrzepia. Publiczność chętnie czyta jego pisma. Mają być dobre i zabawne. Nie znam się na tym. Mnie osobiście bawiła rozmowa z moim kuzynem i przyjemniej mi było z nim gawędzić, niż go czytać. Jednak ten niezwalczony pociąg do pisania czarne nieszczęście sprowadził na mego biednego kuzyna. Najcięższa choroba nie zmogła kołowacizny jego fantazji, która w nim wewnątrz wciąż pracowała, tworząc wciąż, a wciąż rzeczy nowe. Tak się stało, że opowiadał mi nieustannie rozmaite, nader zabawne historie, które pomimo niezmiernych cierpień fizycznych ciągle mu przychodziły do głowy. Ale drogę, którą miała przepłynąć myśl, aby się uzmysłowić na papierze, zamknął zły demon choroby. Kiedy mój kuzyn chciał coś pisać, nie tylko palce mu odmawiały usługi, ale i sama myśl rozpraszała się i ulatniała. Z tego powodu mój kuzyn popadł w najczarniejszą melancholię. Kuzynie, koniec mój nadchodzi. Jestem jak ów stary, szaleństwem złamany malarz, który całymi dniami siedział przed czystym płótnem, w ramach umocowanym i wobec wszystkich gości, którzy go odwiedzali, wysławiał niezwykłe piękności wspaniałego obrazu, który tylko co wykończył. Zaniechałem czynnego, twórczego życia, które, zewnętrzną postać przybrawszy, mnie samego opuściło, radując się światem. Duch mój ciągnie do swego własnego zamknięcia. Od tego czasu mój kuzyn nie pokazywał się nigdy ani mnie, ani komukolwiek. Stary, mrukliwy inwalida, wyrzucał nas za drzwi, zrzędząc i mamrocząc, jak złośliwy Brytan. Trzeba zaznaczyć, że mój kuzyn mieszka dość wysoko w małych, niskich pokoikach. Jest to obyczaj pisarzy i poetów. Cóż znaczy niska powała izby? Fantazja się unosi i buduje sobie wysokie, radosne sklepienie na błękitnym, promienistym niebie w Wyżynach. I podobnie jak ten ciasny dom poety, tak i jego ogród, zamknięty między czworgiem ścian, dziesięć stóp szeroki i długi. Ma przecie znakomitą wysokość. Nadto mieszkanie mego kuzyna leży w najpiękniejszej części miasta stołecznego. Mianowicie na wielkim rynku, otoczonym wspaniałymi budynkami, a na którego środku stoi olbrzymi, genialnie obmyślany gmach teatralny. Jest to dom narożny, a z okna narożnego pokoiku, jednym spojrzeniem kuzynek mój ogląda panoramę wspaniałego placu. Był to właśnie dzień jarmarczny, gdy przeciskając się przez tłum ludu, wszedłem w ulicę, na której już z pewnej oddali widać narożne okno mego kuzynka. Nie mało się zadziwiłem, gdy mi z tego okna zabłysła dobrze znana czerwona czapeczka, którą mój kuzyn zwykł był nosić za swoich dobrych czasów. Bliżej podszedłszy, spostrzegłem, że mój kuzyn włożył też swój państwowy szlafrok warszawski. I kurzył tytoń z tureckiej fajki świątecznej. Kłaniałem mu się, chustką powiewałem mu na znak. Aż udało mi się zwrócić jego uwagę na siebie. Przyjaźnie kiwnął głową. Co za nadzieja. Z szybkością błyskawicy biegłem po schodach. Inwalida drzwi mi otworzył. Twarz jego zwykle pomarszczona i sfałdowana, podobna do przemoczonej starej rękawiczki. Teraz... Dzięki wpływom jakiegoś promienia słonecznego, wygładziła się do pozoru wznośnego pyska. Objaśnił mi, że pan siedzi w fotelu i że można z nim rozmawiać. Pokój był czysto wymyty i sprzątnięty, a nad kotarą łóżka umocowany był arkusz papieru, na którym wielkimi literami wypisano: Ensimale unc non olim sic erit. Wszystko świadczyło o powrocie nadziei o nowo przebudzonej sile życiowej ha zawołał kuzyn przy moim wejściu na koniec się pokazujesz u mnie, czy wiesz, że prawdziwie tęskniłem za tobą, bo chociaż jak kat ciągle się wypytujesz o moje nieśmiertelne dzieła, to jednak ja cię bardzo lubię, bo jesteś pełny życia i choćbyś mnie nie bawił, jesteś zawsze bardzo zabawny. Czułem, że przy tym komplemencie mego kuzyna krew mi uderza do głowy. Sądzisz, mówił dalej kuzyn, nie zwracając uwagi na mój ruch, sądzisz zapewne, że jestem zupełnie zdrowy lub całkowicie z niebezpieczeństwa wyzwolony. Co do ciała, to nie. Wcale nie. Nogi moje to zdradliwe wasale, co to sprzeniewierzyły się głowie swego pana. I z pozostałą resztą prawdziwego trupa nic już nie chcą mieć do czynienia. To znaczy, że nie mogę się ruszać z miejsca i toczę się na tym krześle na kółkach tu i tam bardzo wesoło. Przy czym mój stary inwalida gwizdże melodyjne marsze ze swoich lat wojennych. Ale to okno jest moją największą pociechą. Tu mi wzeszło na nowo pstrokate życie i czuję się wielce zadowolony na widok tego nigdy nieprzerwanego ruchu. Pójdź, kuzynie, spójrz przez okno! Siadłem naprzeciw kuzyna na małym taborecie, który jeszcze się mieścił w granicach okna. Widok istotnie był szczególny i uderzający. Cały rynek zdawał się jedną, gęsto zbitą masą ludu, tak, że można by myśleć, iż rzucone w nią jabłko nie mogłoby nigdy dosięgnąć ziemi. Najrozmaitsze barwy jaśniały w promieniach słońca i nawet w małych plamach. Na mnie robiło to wrażenie wielkiego, poruszanego od wiatru pola tulipanów, i koniec końców doszedłem do wniosku, że jest to widok bardzo ładny, ale po dłuższym czasie męczący, a który nawet osobom wrażliwym może sprawić zawrót głowy, bliski jakimś przykrym bredzeniom sennym. Dlatego rozpytywałem się o przyjemność, jaką narożne okno sprawia kuzynowi. I wyraziłem mu to zupełnie szczerze, ale ten założył ręce na głowie i oto rozwinęła się między nami taka rozmowa. On: Kuzynie, widzę, że nawet najmniejsza iskra talentu pisarskiego nie błyska w tobie. Brak ci pierwszego wymagania, abyś kiedykolwiek ruszył śladem twego beznogiego, kulawego kuzyna, mianowicie oka, które istotnie widzi. Ten rynek nie przedstawia ci nic więcej nad widok jakiegoś pstrego bezsensownego zgiełku tłumów poruszających się w działaniu bez treści hej hej przyjacielu dla mnie rozwija się tu najwszechstronniejsze widowisko życia mieszczańskiego i mój duch czujny kallot lub nowoczesny hodowiecki zaznacza sobie wciąż szkic po szkicu o zarysach dość śmiałych kuzynie Chcę wiedzieć, czy ci przynajmniej mógłbym wyłożyć pierwsze zasady sztuki. Spójrz oto wprost przed siebie na tę ulicę. Tu masz moją lornetkę. Uważaj na tę szczególnie ubraną osobę z wielkim koszem na ramieniu, która pogrążona w głębokiej rozmowie ze szczotkarzem, zdaje się wykonywać zupełnie inne domestika niż te, co dotyczą przeżywania ciała. Ja widzę ją. Ma jaskrawą żółtą chustkę, na sposób francuski, jak turban, obwiniętą dookoła głowy. A jej twarz, jako też cała jej istota, jawnie świadczy o jej narodowości francuskiej. Zapewne jaka pozostałość po ostatniej wojnie, która tu na suchym lądzie ocalała. On? Nieźle powiedziane. Założyłbym się, że jej mąż zawdzięcza jakiejś gałęzi rękodzielnictwa francuskiego wcale piękny dochód. Tak, że jego żona może obficie napełnić swój koszyk dobrymi rzeczami. Teraz rzuca się ona wzgiełk. Uważaj, kuzynie, czy możesz śledzić jej bieg w najrozmaitszych kierunkach, nie tracąc jej z oczu? Żółta chustka świeci wciąż przed Twoimi oczami. Ja o, jakże ten żółty gorący punkt przecina masę ludzką? Teraz już jest blisko kościoła. Teraz znów targuje coś koło straganów. A teraz, o do licha, zgubiłem ją. Nie! Tam na końcu znów się pojawia. Tam koło drobiu. chwyta oskubaną gęś. Obmacuje ją palcami znawczyni. On? Dobrze, kuzynie! Utkwić wzrok, to kształci wyraźne spostrzeganie. Ale zamiast w nutny sposób uczyć się sztuki, której zaledwie można się nauczyć, pozwól mi raczej zwrócić ci uwagę na wszelkiego rodzaju dziwy, które tu dzieją się przed naszymi oczami. Czy widzisz tę kobietę, która sobie tam, poprzez niemały ścisk mocnymi łokciami, miejsce wyrabia? Ja. Co za szalona figura. Jedwabny kapelusz, kapryśnie bezforemny, według jakiejś zakazanej mody, a na nim wiejące w powietrzu pióra, krótki jedwabny płaszcz, którego barwa powraca do nicości pierwotnej, na tym dość przyzwoity szal, oprzycie żółtej perkalowej sukni, sięga do kostek, szaro-niebieskie pończochy, sznurowane trzewiki. Za nią przyzwoicie ubrana służąca z dwoma koszykami, siatką do ryb, workiem do mąki. Boże, czuwaj nad nami. Jakże ta jedwabna osoba rzuca dokoła siebie wściekłe spojrzenia, z jakim szałem pcha się w najgęstszy tłum, jakże się rzuca na wszystko na jarzyny, owoce, ryby i tak dalej, jakże wszystko obziera, obmacuje, o wszystko się targuje, a nie kupuje nic. On. Powiem ci, co to za osoba, której nie brak na żadnym jarmarku, szalona gospodyni. Tak mi się zdaje, że to musi być córka jakiegoś zamożnego łyka, może jakiego bogatego mydlarza, a której rękę kum anexis zdobył sobie nie bez wysiłku jaki tajny sekretarz. Pięknością i wdziękiem nie obdarzyło jej niebo, natomiast uchodziła ona u wszystkich sąsiadów za najgospodarniejszą, najbardziej domową pannę. I rzeczywiście, jest ona tak gospodarna i co dnia gospodaruje od rana do wieczora w tak okropny sposób, że biedny tajny sekretarz już mało co zmysłów nie postradał i chciałby uciekać tam, gdzie pieprz rośnie. Nieustannie wyciąga się trabanowo, trombonowy, rejestr zakupów, zamówień, kramarszczyzny i wszelkich potrzeb domowych. I tak gospodarstwo tajnego sekretarza wygląda jak stary zegar w szafie, którego nakręcona maszyneria wiecznie wygrywa jakąś obłąkaną symfonię, co to ją sam diabeł skomponował. Niemal co czwarty dzień targowy towarzyszy jej inna służąca, Sapienti Sat. Czy widzisz tam? Nie, tu tę grupę, co się naraz utworzyła, godną istotnie, by ją uwiecznił ołówek Hogarta. Spójrz no tylko, kuzynie, na te trzecie drzwi teatru. Ja. Para starych bab siedzi na miękkich stołkach. Cały ich kram mieści się w niewielkim koszu. Jedna ma pstre, jaskrawe chusty, tak zwane towary dokuczliwe, obliczone na efekt głupich oczu. Druga ma skład szarych i niebieskich pończoch, włóczki i tak dalej. Pochyliły się ku sobie, szepcą między sobą coś do ucha. Jedna sączy kubeczek kawy, druga zdaje się całkiem porwana przedmiotem rozmowy. Zapomniała o sznapsiku, który miała wypić. Rzeczywiście, para uderzających fizjonomii. Co za śmiech demoniczny! Co za gestykulacja suchymi, kościstymi rękami! On, te dwie kobiety! Siedzą ciągle razem i nie bacząc na to, że rozmaitość ich handlu nie dopuszcza żadnego starcia, żadnej zabiści zarobkowej, to jednak aż do dziś spoglądały one wciąż na siebie nieprzyjaźnie i o ile mogę ufać swej wyćwiczonej fizjonomice, rzucały sobie nawzajem różne przykre wymysły. O patrzże, patrz, kuzynie, jak to one coraz bardziej stają się jednym sercem i jedną duszą. Handlarka chust udziela handlarce pończoch swego kubka kawy. Co to może znaczyć? Przed paroma minutami przechodziła tędy młoda, najwyżej szesnastoletnia dziewczyna, piękna jak dzień, której cała postać i zachowanie świadczyło o dobrych obyczajach i wstydliwych pożądaniach. Dziewczyna, znęcona towarem, zapatrzyła się jej w kosz. Cała jej dusza była skierowana ku białej chustce z kolorowym brzegiem, której być może bardzo potrzebowała. Targowała o nią. Stara zaś używała wszystkich sztuczek przebiegłości kupieckiej, rozciągając szeroko chustkę i w promieniach słońca migając jej ostrymi kolorami. Zgodziły się wreszcie na cenę. Kiedy jednak biedaczka wyjęła z supełka chustki do nosa ubogą swą kasę, gotówki jej nie starczyło na tak wielki wydatek. Z gorączkową, rozpaloną wargą, ze łzami perlącymi się w oczach oddaliła się dziewczyna tak szybko jak jeno mogła, gdy stara, śmiejąc się pogardliwie, złożyła chustkę na nowo i rzuciła do kosza. Grzeczna przy tym wymiana słów miała zapewne miejsce, ale oto drugi diabeł zna małą. I potrafi wyłożyć smutną historię zbiedniałej rodziny jako skandaliczną kronikę lekkomyślności. A może występku, czym udelektowała się dusza starej, oszołomionej straganiarki. Kupkiem kawy wynagrodziła tęgie, grube, jak pięść, oszczerstwo. Ja. Z tego wszystkiego, coś ty tu wykombinował, drogi kuzynie, może nie ma ani słówka prawdy, ale przypatrując się tym kobietom. Wszystko to dzięki twemu pełnemu życia przedstawieniu rzeczy wydaje mi się tak prawdopodobnym, że chcąc nie chcąc muszę w to wierzyć. On, zanim się odwrócimy od ściany teatru, spójrzmy jeszcze na tę tłustą, wesołą kobietę, z twarzą tryskającą zdrowiem, a która w stoickim spokoju i niewzruszoności, ukrywszy ręce pod biały fartuch, siedzi na trzcinowym krześle. Ustawiwszy bogaty stragan jasno polerowanych łyżek, noży, widelców, naczyń fajansowych, talerzy i wraz z porcelany zastarzałej formy filiżanek do herbaty, dzbanuszków do kawy, towarów pończoszniczych i Bóg wie czego jeszcze. A wszystko to porządnie rozłożone na białym obrusie, tak, iż cały jej zapas, zapewne sklejony z małych zbiorów, tworzy dziś prawdziwy orbis pictus. Nie czyniąc osobliwej miny, słucha ona gadaniny targujących obojętnie, jakby ją ten cały handel nic nie obchodził. Zgadza się, wyciąga jedną rękę spod fartucha, aby od kupującej tylko wziąć pieniądze, przy czym pozwala jej samej zabrać kupiony towar. Jest to spokojna, rozsądna kobieta, która potrafi z każdego piasku bicz ukręcić cztery tygodnie temu. Cały jej kram stanowiło półtuzina bawełnianych pończoch i tyleż szklanek. Handel jej rośnie z każdym targiem, a ponieważ baba nie przynosi z sobą lepszego krzesła, ręce zaś pod fartuchem chowa tak samo jak przedtem, świadczy to, że posiada równowagę ducha i że powodzenie nie wywołuje w niej pychy i arogancji. Przychodzi mi teraz śmieszna idea do głowy. Wyobrażam sobie w tej chwili malutkiego, złośliwego diabełka, co by jak na owym rysunku Hogarta pod krzesłem żebraczki ukrył się tu pod zydlem kramarki i zazdrosny o jej szczęście w chytrze potajemny sposób podpiłował nogi stolika. Buch! Szkło i porcelana nagle się wywali i cały handel przepada. Byłoby to bankructwo w znaczeniu dosłownym tego wyrazu. Ja. Istotnie, drogi kuzynie, nauczyłeś mnie teraz lepiej patrzeć. Patrząc tu i tam, w tę różnobarwną ciżbę, w tę falującą gromadę, spostrzegam w różnych punktach młode panny, które w towarzystwie ciemno ubranych kucharek noszą duże, jasnobarwne kosze, krążą po targowisku i robią zakupy różnych przedmiotów domowej potrzeby. Modny ubiór tych panien. Całe ich zachowanie wątpić nie pozwala, że są to co najmniej osoby zamożnego stanu mieszczańskiego. Jakże one tu na targ przychodzą? On. To rzecz łatwa do wyjaśnienia. Od paru lat stało się zwyczajem, że nawet córki wyższych urzędników państwowych bywają na targ wysyłane, aby praktycznie poznać tę część gospodarstwa domowego, która dotyczy zakupu materiałów żywnościowych. Ja bardzo chwalebny w istocie obyczaj, który przy swej użyteczności praktycznej prowadzi do rozwoju zmysłu gospodarczego. On. Tak sądzisz, kuzynie, co do mnie, postrzegam tę sprawę wręcz odwrotnie. Jakiż inny cel może mieć to samoistne kupowanie, niżeli przekonać się o dobroci towarów i o rzeczywistych cenach rynku? Własności, wygląd, oznaki dobrej jarzyny, dobrego mięsa i tak Zaczynająca gospodyni uczy się łatwo poznawać w inny sposób. A mała oszczędność na tak zwanym koszykowym, co się i tak zdarza, gdyż towarzysząca pannie kucharka jest bezwarunkowo w tajemnym porozumieniu ze sprzedawcami, nie usuwa tych ujemnych stron, jakie bardzo łatwo ściągnąć musi odwiedzanie targowiska. Nigdy bym za cenę paru fenigów nie wystawiał córki na niebezpieczeństwo, by ją wepchnąć między najgorszy motłoch, by usłyszała jakie plugastwo, lub by musiała przełknąć niespójne słowa jakiejś brutalnej kobiety lub chama. I wreszcie, co dotyczy marzeń pewnych tęskniących do miłości młodzieńców w niebieskich kurtach na koniu albo w żółtych wełniakach z czarnym kołnierzem pieszo, to rynek. Złą jest szkołą. Ale patrz, kuzynie, jakże ci się podoba ta panna, która tam koło pompy idzie w towarzystwie starej kucharki? Weź mą lornetkę, weź mą lornetkę, kuzynie. Ja. Ach, co za stworzenie, co za wdzięk, co za powaby! Ale ona ze wstydem oczy spuszcza, każdy jej krok jest pełny obawy, chwiejny. Bojaźliwie trzyma się towarzyszki, która jej w ścisku przemocą drogę przebija. Śledzę je dalej. Oto kucharka spokojnie stoi przed koszami z jarzyną. Targuje. Pociąga małą za rękę. Ta zaś z twarzą na wpół odwróconą szybko, szybko wyciąga pieniądze z woreczka. Podaje kucharce. Zadowolona. Znów idzie dalej. Nie mogę ich stracić z oczu. Dzięki temu czerwonemu szalowi... Zdaje się, szukają czegoś napróżno. Na koniec, na koniec. Tam oto zatrzymały się koło jakiejś kobiety, która w ładnych koszykach wystawia swoje jarzyny. Śliczna, mała, całą swoją uwagę skupiła na najpiękniejszym kalafiorze. Panienka sama wybiera główkę i kładzie ją do kosza kucharce. Ale ta? Bezstydna. Nie bacząc na nic. Wyjmuje kalafior ze swego kosza, kładzie go z powrotem do kosza przekupki i wybiera inny, mocno przy tym kiwając pełną powagi w wielobarwny czepiec strojoną głową i zawstydza wyrzutami biedną małą, która po raz pierwszy chciała być samodzielną. On. Jakże ty wyobrażasz sobie uczucia tej panienki, której chcą narzucić zmysł gospodarczy? zupełnie niezgodny z jej delikatnym usposobieniem. Znam ja tę piękną małą. Jest to córka pewnego tajnego nadratcy finansowego. Natura daleka od wszelkiej przesady, istota pełna prawdziwie kobiecego ducha i obdarzona tym ściśle trafnym rozumem i delikatnym taktem, który jest właściwy kobietom tego typu. Ho, ho, kuzynie, nazywam to szczęśliwym spotkaniem. Tu na rogu zjawia się uzupełnienie tego obrazu. Jakże ci się podoba ta panna? Ja. Ach, co za wdzięczna smukła postać, młoda, trzpiotowata, szeroko otwartymi oczami w świat zapatrzona, która na niebie widzi wciąż blask słońca, w powietrzu słyszy radosną muzykę, jakże śmiało, jak bez troski przebija się przez gęstą ciżbę. Służąca, która jej z koszem towarzyszy, zdaje się mało co od niej starsza, i między nimi panuje widać pewna serdeczność. Panienka ma bardzo ładne rzeczy na sobie: szal modny, kapelusz odpowiedni do rannego stroju, suknia uszyta według wielce gustownych wzorów. Wszystko ładne i przyzwoite, ale co widzę, panienka nosi białe, jedwabne trzewiki wyranżerowane pantofelki balowe na targu. W ogóle, im bardziej się przyglądam tej pannie, tym bardziej mnie uderza w niej pewna osobliwość, której nie mogę określić słowami. Prawda, bardzo gorliwie czyni swe zakupy. Wybiera, a wybiera, targuje się, a targuje, gada, macha rękami, wszystko z najżywszym natężeniem. Mnie się jednak coś tak zdaje. Jakoby ona chciała tu coś więcej nabyć niż prowiant gospodarski. On. Brawo, brawo, kuzynie. Wzrok twój zaostrza się, jak widzę. Zauważ, mój kochany, że pomimo bardzo modnego ubioru, nie bacząc na trzpiotowatość całej osoby, już te białe, jedwabne trzewiki na jarmarku zdradzają tajemnicę, że mała jest z baletu albo w ogóle należy do teatru. Czego ona jeszcze pragnie? Może to się da rozwiązać bez trudu? Ha, udało się! Patrz no, drogi kuzynie, nieco na prawo w ulicę do góry i powiedz mi, kogóż tam widzisz przed hotelem, gdzie jest dość odludnie? Ja. Widzę tam wysokiego, smukłego młodzieńca w żółtej, krótko skrojonej kurtce z wełniaka, z czarnym kołnierzem i stalowymi guzikami. Nosi on małą, czerwoną, srebrem haftowaną czapeczkę, spod której wyłaniają się piękne, czarne, może nieco za obfite włosy. Wyraz bladej, męskiej, pięknej twarzy nie mało podnosi szczupła, czarna, modna brudka. Tekę trzyma pod pachą niewątpliwie student, który zamierzał iść na kolegium, ale nagle w ziemię wrósł i stoi, zapatrzony niezmiennie na rynek. I zdaje się zapomniał o kolegium i o wszystkim. On. Tak jest, drogi kuzynie. Cały jego duch skierowany jest ku naszej małej komediantce. Chwila nadeszła. Zbliża się nasz student do budy z owocami, gdzie apetycznie zgromadzono najpiękniejsze okazy. I niby to o owoce się pyta, ale takie, których właśnie nie ma. Nie do pomyślenia, aby dobry obiad nie kończył się deserem z owoców. Nasza mała komediantka musi więc zakończyć swe zakupy stołowe przy tym straganie owocowym. Okrągłe czerwone jabłuszko wyślizguje się filuternie z małych paluszków, żółty pochyla się i podnosi je. Lekki dyk małej wróżki teatralnej, rozwija się pogawędka, wzajemna pomoc. I rady przy wyborze jakiejś należycie ciężkiej pomarańczy. I tak się utrwala pewnie już przedtem nawiązana znajomość, przy czym naznaczone zostaje miłe rendezvous, które zapewne będzie się powtarzało z różnymi urozmaiceniami. Ja. Niechaj syn Mus uprawia miłość i wybiera pomarańcze, jak mu się podoba. Mnie to nie bawi. Tym bardziej, że oto w rogu frontowej ściany, gdzie stoją handlarki kwiatów, dostrzegam na nowo obraz anioła. Przesłodką córkę tajnego radcy. On. Na kwiaty nie spoglądam tu chętnie, drogi kuzynie. Ma to swe szczególne powody. Sprzedawczyni, która według prawidła trzyma najpiękniejszy kosz wyszukanych gwoździków, róż i innych rzadkich kwiatów, jest to bardzo piękna, wytworna dziewczyna, która dąży do wyższej kultury ducha. Toteż, o ile nie jest zajęta handlem, gorliwie czyta książki, których oprawa wskazuje, że należą do głównej armii estetycznego kralowskiego, co to aż do najdalszego kąta rezydencji zwycięsko szerzy światło kształcenia duchowego. Czytająca kwiaciarka to dla pisarza beletrystyki widok nieodparcie czarowny. Zdarzyło się, że dosyć już dawno, gdy mi droga wypadła obok tych kwiatów, i w inne dni również są tu kwiaty na sprzedaż. Ujrzawszy tę czytającą fioraje, w zdumieniu stanąłem bez ruchu. Siedziała niby w gęstej altanie kwitnących geraniów. Na kolanach rozłożyła książkę, głowę oparłszy na rękach. Bohater musiał być właśnie w jakimś oczywistym niebezpieczeństwie, albo też jakiś ważny moment akcji musiał się dokonywać. Jagody dziewczyny zaczerwieniły się żywiej. Wargi jej drżały, zdawała się zupełnie oderwana od otoczenia. Kuzynie, chcę ci wyjątkową słabość pisarską przedstawić bez żadnych względów. Stałem, jak wryty wobec tego widoku, drptałem tu i tam, co też ta dziewczyna czyta. Myśl ta zajmowała całą moją duszę. Duch próżności autorskiej. Poruszył się we mnie i łechtał przeczuciem, że to jedno z moich dzieł właśnie przeniosło dziewczynę w fantastyczny świat moich marzeń. W końcu nabrałem odwagi, zbliżyłem się i zapytałem o cenę wiązki gwoździków, które leżały w dalszym szeregu. W czasie więc, gdy dziewczyna podniosła się, by mi podać kwiaty, wziąłem rozwartą książkę do ręki i zapytałem, Co to czytasz, piękne dziecko? O nieba istotnie była to moja książka właśnie. Dziewczyna przyniosła mi kwiaty i zarazem oznaczyła cenę umiarkowaną. Ale cóż mi kwiaty, cóż mi bukiet gwoździków? Dziewczyna była dla mnie w tej chwili daleko szacowniejszą publicznością niż cały elegancki świat rezydencji. Podniecony, rozpłomieniony najsłodszym poczuciem autorskim zapytałem na pozór obojętnie, jak się też dziewczynie książka podoba. I, drogi panie, odrzekła tamta, to bardzo śmieszna książka. Z początku to prawie, że dostajesz zawrotu głowy, ale potem jest ci tak, jakbyś tam siedział w samym środku. Ku niemałemu memu zdziwieniu opowiedziała mi dziewczyna treść mojej bajki wcale składnie i wyraziście, tak iż widziałem, że musiała ją czytać kilkakrotnie. Powtórzyła, że to bardzo śmieszna książka, że czytując, już to śmiała się serdecznie, już to robiło się jej na duszy zupełnie zawo. Poradziła mi też, abym, jeżeli dotąd książki tej nie czytałem, wziął ją po południu u Kralowskiego, gdyż ona zamienia książki po południu. Tu miało nastąpić uderzenie pioruna. Ze spuszczonymi oczami, głosem, który miał być słodyczą, równą miodowi z chybli, z błogim uśmiechem przepełnionego szczęścia autora, szeptałem: Tu, słodki mój aniele, tu stoi autor książki, co ci dała tyle rozkoszy, tu, w żywej osobie przed tobą. Dziewczyna wytrzeszczyła na mnie szeroko oczy i stała niema z otwartymi ustami. Stanowiło to dla mnie wyraz najwyższego podziwu, jakiegoś radosnego przerażenia, że podniosły geniusz, którego potęga twórcza takie dzieło wyłoniła, zjawił się nagle tuż koło geraniów. Być może myślałem sobie, gdy dziewczyna stała wciąż z niezmienioną twarzą, być może dziewczyna wierzy w szczęśliwy przypadek, który ją postawił wobec znakomitego autora. Starałem się wtedy we wszelki możliwy sposób wykazać jej swą tożsamość z owym autorem, ale ona była jak skamieniała, i z jej ust wymykały się tylko dźwięki hm, tak, to by było niby ale jakże mam ci opisać głęboką pogardę, która mnie uderzyła w tym momencie? Okazało się, że dziewczyna nigdy nie pomyślała o tym, że książki, które czyta, musiały wprzód być napisane. Pojęcie pisarza, poety było jej zupełnie obce. I sądzę rzeczywiście, że przy bliższym badaniu wyszłaby na jaw jej pobożna, dziecinna wiara, że za sprawą miłego Boga książki rosną jak grzyby. Zupełnie po cichu pytałem się jeszcze raz o cenę gwoździków. Tymczasem zupełnie inna, ciemna idea o fabrykacji książek musiała się urodzić w dziewczynie, bo gdym wypłacał pieniądze. Pytała mnie naiwnie i prostodusznie, czy to ja robię wszystkie książki u pana Kralowskiego. Ja, kuzynie miły, nazywam to ukaraną próżnością autorską. Przecież w czasie, gdyś mi opowiadał swoją tragiczną historię, ja mimo to nie odwracałem wzroku od swej ukochanej. Przy kwiatach dopiero utracił dumny demon kuchni całą swobodę. Markotna kuchmistrzyni postawiła ciężki kosz na ziemi i oddała się w całości nieopisanej rozkoszy pogawędzenia z trzema przyjaciółkami, już to uderzając pulchne ręce o siebie, już to biorąc się za boki, stosownie do tego, czego wymagały retoryczne figury jej opowieści, a mowa jej była, wbrew słowom Ewangelii, daleko więcej niż tak, tak i nie, nie. Spójrzno, jaki prześliczny bukiet kwiatów wybrał sobie ten czarowny anioł i każe go nieść za sobą tęgiemu parobkowi. Jak to? Nie, to mi się niezupełnie podoba, że idąc, skubie sobie ta panna wiśnie z koszyczka jakże się zaprzyjaźni z owocami chustka batystowa, która się w nim prawdopodobnie znajduje. On. Młodociany apetyt chwilowy nie baczy na plamy wiśniowe, przeciw czemu ma ona sól szczawikową i inne pewne środki domowe. I jest to prawdziwie dziecięcy brak uprzedzeń, że mała tylko w utrapieniu niemiłego targu pozwala sobie zażywać tej na nowo odzyskanej swobody. Ale od dłuższego już czasu uderzył mnie ten tam człowiek jako nierozwiązana zagadka. Patrz! Ten, co tam stoi koło pompy przy wozie, na którym baba wiejska z dużej beczki rozdaje tanie powidła śliwkowe. Przede wszystkim kochany kuzynie, podziwiaj ruchliwość kobiety, która zbrojna, długą, drewnianą łyżką naprzód załatwia duże zakupy po ćwierć funta, po pół funta, po funcie, a potem łasuchom porządliwym, co wystawiają papierek. A pod nim nieraz czapkę barankową, z błyskawiczną szybkością rzuca wymaganą porcję za trojaka. Ci natychmiast zdrowo łykają powidła jako sutą przekąskę poranną. Kawior dla ludu. Przy okazji podziału powideł za pomocą wymijającej się łyżki. Przypominam sobie, że raz w dzieciństwie słyszałem, jak to na pewnym bogatym weselu chłopskim tak wspaniale się zdarzyło, że delikatną, grubą skorupą z cynamonu, cukru i gwoździków pokryta zupa ryżowa była rozlewana ważą chwią. Każdy z dostojnych gości winien był tylko poczciwie gęby otworzyć, aby otrzymać należną porcję. I tak szło wszystko doskonale, jak w krainie pieczonych gołąbków. Ale kuzynie, czyś uchwycił wzrokiem tego człowieka? Ja? Już ci? Cóż to za upiór ta szalona, awanturnicza postać? Co najmniej sześć stóp wysoki, zeschły od wiatrów mężczyzna, który nadto przy zgiętym grzbiecie trzyma się prosto jak świeca, pod małym trójkątnym, zgniecionym kapelusikiem sterczy stylu kokarda harbaitla, która się potem szeroko po grzbiecie uwija. Stary, skrojony według dawno przestarzałej mody surdut, od góry do dołu, na guziki spięty, przylega ściśle do ciała, nie robiąc ani jednej fałdy. I już wtedy, gdy przechodził kobowozu, Mogłem zauważyć, że ma on czarne spodnie, czarne pończochy i potężne cynowe sprzączki na trzewikach. Co też on może mieć w tej czworokątnej skrzynce, którą tak gorliwie trzyma pod lewym ramieniem, a która bardzo przypomina kramik wędrownego węgra? On. Zaraz się o tym dowiesz, tylko patrz z uwagą. Ja Otwiera pokrywkę skrzynki. Słońce się w niej przegląda. Są to promienne odbicia. Skrzynka jest blachą pokryta. Babie ze śliwkami składa najpokorniejszy ukłon, zdejmując z głowy kapelusik. Cóż to za osobliwa, pełna wyrazu twarz? Cienkie, zamknięte wargi, nos jastrzębi, wielkie czarne oczy, mocne brwi, wysokie czoło, czarny włos. Tupet, ufryzowany w kształcie serca, małe sztywne loki koło uszu. Podaje skrzynkę babie wiejskiej na wozie. Ta zaś, bez pytania, powidłami ją napełnia i przyjaźnie, chyląc głowę, oddaje z powrotem. Po raz drugi się ukłoniwszy, człowiek się oddala, kieruje się ku beczce śledzi. Podaje handlarce jedną przegródkę swej skrzynki, kładzie w nią parę nabytych rybek solonych, znów przegródkę do skrzynki składa. Trzecia przegródka, jak widzę, przeznaczona jest na pietruszkę i inne korzenie oraz przyprawy. Teraz przecina rynek w rozmaitych kierunkach, powolnym, pełnym niezmiernej powagi krokiem, aż go zatrzymał widok rozłożonego na stole oskubanego drobiu. Jak wszędzie, tak i tu. Zanim targować zacznie, głęboko się kłania, mówi długo i wiele z kobietą, która go ze szczególnie przyjazną miną wysłuchuje. Ostrożnie kładzie skrzynkę na ziemi i bierze dwie kaczki, które nader wygodnie wtrąca w szeroką kieszeń swego surduta. Boże, za nimi idzie gęś. Na indyka spogląda tylko wzrokiem pełnym czułości. Nie może jednak odmówić sobie rozkoszy, by go miłośnie nie pomacać wskazującym i wielkim palcem. Szybko podnosi skrzynkę, niezwykle uprzejmie kłania się handlarce i gwałtownie się odrywa od kuszących przedmiotów swej żądzy. Stąd płynie właśnie ku budom rybaczek. Czy ten człowiek jest kucharzem, co ma ucztę zgotować? Kupuje oto jeszcze ćwiartkę cielęciny którą jeszcze wsypuje do jednej ze swych olbrzymich kieszeni. Teraz zakupy już ukończył. Idzie w ulicę Świętej Karoliny z tak osobliwym zachowaniem, jakby tu przybył z jakiejś dalekiej, obcej ziemi. On. Dość ja sobie nałamałem głowy nad tajemnicą tej egzotycznej figury. Jakże, kuzynie, myślisz o mojej hipotezie? Człowiek ten to nauczyciel rysunków, który żywot przepędził, a może jeszcze pędzi w średnich zakładach szkolnych. Za pomocą różnych zręcznych interesów zarobił dużo pieniędzy, jest skąpy, nieufny, cynik aż do ckliwości, stary kawaler. Jednemu tylko Bogu składa ofiary, brzuchowi. Jedyną jego rozkoszą jest dobrze jeść. Rozumie się samemu w swoim pokoju. Żyje zupełnie bez służby. O wszystko troszczy się sam. W dni targowe, jak widziałeś, nabywa swą prowizję na pół tygodnia i w małej kuchni tuż koło ubogiej izby sam przygotowuje swe potrawy, które potem, ileże kucharz ciągle o podniebieniu swego pana myśli, pożera z chciwym, może nawet zwierzęcym apetytem jak zręcznie i celowo przerobił on skrzynkę malarską na kosz targowy. Sam widziałeś, drogi kuzynie. Ja. Precz mi z tym wstrętnym człowiekiem. On. Dlaczego wstrętnym? I takie maszkary powinny być na świecie, mówi pewien bardzo doświadczony człowiek. I ma rację, ponieważ rozmaitość nigdy nie może być dość rozmaita. Ale jeżeli ci się ten człowiek tak bardzo nie podoba, to mogę ci jeszcze o tym, kim on jest, co robi i czym się trudni inną postawić hipotezę. Czterej Francuzi, prawie sami Paryżanie, nauczyciel języka francuskiego, nauczyciel fechtunku, nauczyciel tańca i pasztetnik, przybyli w latach młodocianych razem do Berlina i znaleźli tu obfity zarobek, jak to niegdyś. Przy schyłku minionego wieku nieraz się zdarzało. Od chwili, gdy ich połączył dyliżans, zawarli najściślejszą przyjaźń, byli jednym sercem i jedną duszą. I co wieczora, po ukończeniu pracy, spędzali razem czas przy skromnej kolacji i na ożywionej iście po francusku rozmowie. Nogi tancmistrza zwolna zasztywniały. ramiona fechmistrza z biegiem lat osłabły. Nauczyciele języka przewyższyli jego rywale sławą swej najnowszej pronuncjacji paryskiej, a chytre pomysły pasztetnika utraciły renomę wobec młodych łaskotaczy podniebienia, wykształconych w szkole najdziwaczniejszych gastronomów paryskich. Ale każdy członek wiernie złączonego kwartetu wydostał się na suchy ląd. Razem się przenieśli do obszernego, przyzwoitego, choć oddalonego mieszkania. Zwinęli swe interesy i żyli razem, wierni obyczajom starofrancuskim, wesoło i bez troski. Ponieważ oni jednak umieli ujść z gryzot i ciężarów nieszczęśliwszych czasów. Każdy ma jakiś osobny interes, który zaspakaja pewne, już to korzystne, już przyjemne wymagania towarzyskie. Tancmistrz i fechmistrz odwiedzają swych dawnych uczniów, wysłużonych oficerów wyższej rangi, kamerherów i hofmarszałków itd. Mieli oni bowiem najlepszą praktykę i zbierają nowiny dnia jako materiał do rozmowy, która się nigdy nie może przerwać. Nauczyciel języka rozkopuje składy antykwarskie, aby coraz więcej mieć dzieł francuskich, których język uznała akademia. Pasztetnik ma staranie o kuchnię. Kupuje wszystko na targu sam, jako też sam przygotowuje, przy czym mu dopomaga stary francuski kuchta. Nadto jest u nich pod opieką młody pucołowaty chłopiec, którego im Pozostawiła stara, bezzębna francuska, niegdyś wytworna guwernantka, a w końcu pomocnica w pralni. Czterej przyjaciele zabrali go z Orpelins Frances i przyjęli do służby. Tam oto idzie ten mały w niebieskim ubraniu, dźwigając na jednym ramieniu kosz marymąckich bułek, na drugim kosz przesypujący się sałatą. W ten sposób wstrętnego, cynicznego niemieckiego nauczyciela rysunków przemieniłem Ci naraz w miłego Francuza pasztetnika i wierzę, że jego postać zewnętrzna, jego cała istota, doskonale temu odpowiada. Ja, pomysł ten przynosi zaszczyt Twemu talentowi pisarskiemu, ale oto od paru chwil oślepiają mi oczy owe dwa białe, wysokie kołyszące się pióra, które się wydobywają z najgęstszej ciżby narodu. W końcu zjawia się osoba tuż koło pompy, wysoka, smukła kobieta wcale niebrzydka z postaci. Jej płaszcz z ciężkiej, różowo-czerwonej materii jedwabnej, jak z igły zdjęty, kapelusz najnowszego fasonu, na nim welon piękny koronkowy, białe rękawiczki jedwabne. Cóż to zmusiło elegancką, zapewne na śniadanie zaproszoną damę, by się przeciskać przez ciżbę na targu. Ale jak to? I ona robi zakupy? Stoi cicho i daje znak starej, brudnej łachmanami przyodzianej babie, która idzie za nią żywy obraz nędzy w mętach ludu. Nieszczęsna dźwiga w ręku pół złamany kosz. I półkulejąc idzie za nią z trudem. Wystrojona dama zatrzymuje się na rogu budynku teatralnego, by oślepłemu Landweżyście, który pod ścianą stoi pochylony, dać jałmużnę. Z trudem zdejmuje rękawiczkę z prawej ręki. O nieba! Jakaż się ukazuje czerwona od krwi i przy tym po męsku niemal zbudowana pięść. Niedługo szuka i wybiera. Szybko daje do ręki ślepemu sztukę monety, szybko biegnie na sam środek Charlottenstrasse i dopiero teraz zaczyna stąpać majestatycznym krokiem promenadowym i nie troszcząc się już o swoją towarzyszkę w łachmanach, z Charlottenstrasse i wchodzi na Unter den Linden. On: Baba teraz dla odpoczynku postawiła kosz na ziemi. I teraz możesz od jednego rzutu oka przejrzeć cały zakup eleganckiej damy. Ja. Rzeczywiście, zakup dość osobliwy. Głowa kapusty, dużo ziemniaków, parę jabłek, mały bochenek chleba, parę śledzi zawiniętych w papier, serek owczy, nie najbardziej apetycznej barwy wątróbka jagnięca, bukiecik róż, para pantofli... Chłopiec do butów, co u Boga Ojca? On: Dość już, dość, kuzynie, o tej różowo-czerwonej. Uważaj dobrze na tego ślepca, któremu lekkomyślne dziecie zepsucia dało jałmużnę. Czy istnieje bardziej wzruszający obraz niezasłużonej nędzy ludzkiej oraz pobożnej rezygnacji oddanej Bogu i losowi? Plecami oparty o ściany teatru wyschnięte skostniałe ręce oparł na kiju, który postawił o jeden krok przed sobą na chodniku, aby tłum bezmyślny po nogach go nie deptał. Trupio blada jego twarz utkwiona wprost przed siebie. Czapka landwerska naciśnięta na oczy, i tak bez ruchu stoi on od wczesnego ranka, aż do końca targu, wciąż w jednym miejscu. Ja żebrze. A przecież dla oślepłych żołnierzy istnieje przytułek. On. Jesteś w wielkim błędzie. Ten biedny człowiek jest w służbie u kobiety handlującej jarzynami, która należy do najniższej klasy przekupek, gdyż lepsze zwożą jarzyny w koszach ułożonych na wózku. Mianowicie ten ślepiec przychodzi co rana obładowany jak zwierzę juczne koszami pełnymi jarzyn, tak, że go ciężar niemal do ziemi ugina. On zaś z trudem jeno, chwiejnym idąc krokiem, za pomocą kija utrzymuje się prosto. Wielka, mocna kobieta, u której służy, albo która go może używa tylko do przenoszenia jarzyn na targ, zaledwie trud sobie zadaje, by gdy go siły niemal opuszczą, ująć go za ramię i dalej zaprowadzić na to miejsce, które biedak teraz zajmuje. Tu baba zdejmuje mu koszyk z pleców, sama je teraz zanosi i tak go pozostawia. Ślepiec stoi, ona zaś nic a nic nie troszczy się o niego, aż do skończenia jarmarku i całkowicie lub do połowy puste kosze na nowo wkłada mu na barki. Ja rzecz jednak dziwna, że ślepotę rozpoznajemy natychmiast, choćby nawet oczy były niezamknięte i choćby jej nie zdradzał żaden widzialny brak na twarzy. Rzecz zdaje się na tym polega, że ślepi mają nieustanną dążność do zobaczenia czegoś w nocy, która ich otacza. On nie ma dla mnie bardziej wzruszającego widoku, niż kiedy widzę takiego ślepca, który z podniesioną do góry głową zdaje się patrzeć w szeroką dal. Zniknęła dla nieszczęśliwca wieczorna zorza żywota, ale jego oko wewnętrzne stara się już ujrzeć wieczne światło, które świeci po tamtej stronie, pełne pociechy, nadziei i błogosławieństwa. Jednakże jestem zbyt poważny. Ślepy landwerzysta w każdy dzień targowy dostarcza mi całego skarbu spostrzeżeń. Możesz, drogi kuzynie, zauważyć wobec tego biedaka, jak się żywo wyraża miłosierdzie berlinczyków. Często całe szeregi ludzi przechodzą koło niego, a żaden nie pominie okazji i parę groszy wsunie mu do ręki. Ale ład i sposób, w jaki się rzecz ta odbywa, oto wszystko. Patrz no, drogi kuzynie. W tę stronę jakiś czas i powiedz mi, co spostrzegasz? Ja, właśnie przechodzą trzy, cztery tęgie, zdrowe służące. Dźwigają ciężkie, nad miarę wszelkim towarem przepełnione kosze, co wrzynają się prawie do krwi w ich krzepkie, sino nabrzmiałe ręce. Nie brak im powodów do pośpiechu, aby się pozbyć ciężaru, a jednak każda chwilę się zatrzyma. Szybko sięga do kosza i ślepcowi miedziaka wciska w rękę, nawet nie patrząc na niego. Wydatek ten jest konieczny i niepominięty w budżecie dnia jarmarcznego. To prawda, oto idzie kobieta, której ubiór, której cała osoba wykazuje zamożność i wygody życiowe. Ta zatrzymuje się przed inwalidą, wyjmuje woreczek i szuka. Szuka. A żaden pieniążek nie wydaje się jej dość mały do tego aktu dobroczynności, który zamierza wykonać. Woła swej kucharki. Zdarzyło się, że jej drobna moneta wyszła. Musi więc naprzód zmienić pieniądze u zieleniarek. W końcu znalazł się trojak przeznaczony na jałmużnę. Teraz uderza ślepca w rękę, aby zauważył, że ma coś otrzymać. Ten otwarł dłoń. Dobroczynna pani wciska mu trojaka i sama rękę mu zamyka, aby ten wspaniały dar nie zginął. Czemuż to drepce ta mała, wdzięczna panienka w tę i tamtą stronę i zbliża się coraz bardziej ku ślepcowi? W przelocie, szybko, tak, że nikt tego nie widzi prócz mnie, co ją mam w środku mej lornety, dała w rękę ślepcowi pieniądz, na pewno nie trojaka. Ten... Zażywny, dobrej tuszy pan w ciemnym surducie, który tam tak dobrodusznie nadchodzi, to zapewne bardzo bogaty obywatel. I on zatrzymuje się przed ślepym i rozpoczyna z nim długą rozmowę. Przy czym innym ludziom drogę zamyka i przeszkadza im udzielać jałmużny landweżyście. W końcu wyciąga potężną, zieloną sakiewkę z kieszeni, otwiera jej węzełek, nie bez trudu. I tak ohydnie wśród pieniędzy przebiera, że zdaje mi się, aż tutaj brzęk ich słyszę. Parturiunt Montes. Chcę jednak szczerze wierzyć, że szlachetny ten filantrop, wzruszony widokiem nędzy, zrujnował się na fałszywy grosz. Przy tym wszystkim jednak myślę, że ślepy w dni rynkowe stosunkowo niemałe zbiera zyski i dziwi mnie, że przyjmuje wszystko bez najmniejszego znaku wdzięczności. Tylko lekki ruch warg, który zdaje się dostrzegam, dowodzi, że Stary mówi coś, co może być podziękowaniem, ale i ten ruch dostrzegam tylko od czasu do czasu. On. Masz tu zdecydowany wyraz doskonale zamkniętej rezygnacji. I cóż mu znaczą pieniądze? Korzystać z nich nie może dopiero w rękach trzeciej osoby, której on bezwarunkowo zaufać musi, pieniądze jego otrzymają wartość. Mogę się mylić, ale mi się zdaje, że baba, której kosze z jarzynami dźwiga stary ślepiec, to wielka jędza, która biedaka źle żywi, mimo iż prawdopodobnie zabiera mu też wszystkie pieniądze, jakie ten otrzymuje od dobrych ludzi. W każdym razie, gdy przynosi kosze z powrotem, zrzędzi i gdera na starego, mniej więcej w stosunku do tego, czy miała targ lepszy, czy gorszy. Już trupio blada twarz ślepca, odzież w łachmanach, pozwalają mniemać, że jego położenie jest dość kruche i byłoby to rzeczą energicznego filantropa zbadać ten stosunek. Ja, przypatrując się jarmarkowi w całości, widzę. Że wozy z mąką, nad którymi jak namioty rozpostarte są płótna, układają się w obraz malowniczy, gdyż tworzą punkt oparcia dla oka, tak iż dokoła nich różnobarwny tłum w wyraźne grupy się zbiera. On o białych wozach mącznych i mąką obsypanych młynarczykach i młynareczkach z różowymi ustami, a każda tu jest Bella Molinara. Wiem niemało. Wiem też coś o ich przeciwieństwie. Z przykrością nie widuję już tu pewnej rodziny węglarzy, która sprzedała swój towar właśnie naprzeciw mego okna pod teatrem, a teraz musiała się przenieść na drugą stronę. Rodzina ta składa się z wysokiego, silnego mężczyzny o twarzy wyrazistej. Jest on porywczy, niemal gwałtowny w ruchach, dokładny obraz węglarza, jak go zazwyczaj przedstawiają w romansach. W istocie, gdybym tego człowieka samotny napotkał w lesie, to by mnie nieco ciarki przeszły, a jego życzliwe usposobienie w jednej chwili byłoby dla mnie najmilsze na świecie. Obok tego człowieka, jako drugi członek rodziny, w ostrym z nim przeciwieństwie, znajduje się ledwie na cztery stopy wysoki, osobliwie wyrosły chłopiec niezmiernie pocieszny. Wiesz, drogi kuzynie, że są ludzie szczególnie zbudowani. Na pierwszy rzut oka zdaje się, że są garbaci, a jednak przy bliższym badaniu nie można określić, gdzie właściwie ich garb się mieści. Ja! Przypominam sobie tu naiwne wyrażenie pewnego dowcipnego wojskowego, który z takim dziwem natury był w licznych interesach, a którego obrażała po prostu tajemnica jego dziwnej budowy. Człowiek ten, mówił, ma garb, ale gdzie mu ten garb siedzi, o tym wie tylko diabeł. On. Natura. Zamierzała z mego węglarczyka utworzyć olbrzymią postać, co najmniej siedmiu stóp wysokości, gdyż o tym świadczą kolosalne ręce i nogi, pewnie największe, jakie w swym życiu widziałem. Ten mały parobczak, odziany krótkim płaszczem, o wielkim kołnierzu, mający na głowie dziwaczną czapkę futrzaną, trwa w bezustannym niepokoju, bez odpoczynku w nieprzyjemnej ruchliwości, wciąż podryguje i drepce tu i ówdzie, już jest tu, już tam i stara się grać rolę najmilszego, najbardziej czarującego primo amorozo na całym rynku. Nie przepuści żadnej kobiecie, choćby ta niekoniecznie należała do najwyższych kół społecznych. Za każdą musi iść parę kroków i zbliżać się do niej w nadzwyczajnych krygach, dygach, grymasach, słodkościach, zapewne w najlepszym smaku węgierskim. Nieraz tak dalece swą galanterię posuwa, że w rozmowie łagodnie otacza ramieniem biodra dziewczyny i czapę zdjąwszy z głowy, hołdy składa piękności lub ofiaruje jej swoje służby rycerskie. Szczególna rzecz, że dziewczęta nie tylko, że na to pozwalają, ale nawet małemu potworowi życzliwie składają ukłony i w ogóle chętnie przyjmują jego galanterię. Mały ten Urwis ma niewątpliwie bogaty zasób naturalnego dowcipu, zdecydowany talent do błazeństwa oraz siłę jego wykonania. Jest to pajac, tysiąc skoczek, wszech Urwis na całą okolicę, pod lasem, który zamieszkuje. Bez niego żadne chrzciny, wesele, taniec, żadna biesiada obejść się nie może. Wszyscy się bawią jego figlami i przez cały rok się z nich śmieją. Reszta rodziny. Ileże dzieci oraz parę dziewek służebnych pozostawiają w domu, składa się tylko jeszcze z dwóch kobiet tęgo zbudowanych, o ciemnym, markotnym wyglądzie twarzy, do czego się zapewnie przyczynia pył węglowy, który utkwił w ich twarzy. Przywiązanie wielkiego szpica, z którym rodzina dzieli każdy kęs spożywany w czasie targu, świadczy mi przy tym, że w chacie węglarskiej... Wszystko idzie uczciwie i patriarchalnie. Mały zresztą ma siłę olbrzyma. Przeto rodzina używa go do roznoszenia po domach kundmanom zakupionego węgla. Często widziałem, jak go kobiety obiuczały dziesięcioma workami ułożonymi w wysoką górę na sobie. On zaś podskakiwał z nimi, jakby żadnego ciężaru nie miał na sobie. Z tyłu. Jego postać wyglądała tak wściekle i awanturniczo, jak tylko można sobie wyobrazić. Naturalnie z szanownej figury Małego nie dostrzegłbyś nic więcej, tylko olbrzymi worek węgla, pod którym wyrastały niespodzianie dwie pary nóg. Zdawało się, że to po rynku skacze jakieś bajeczne zwierzę, jakiś rodzaj kangura z klecht ludowych. Ja patrzno, patrz kuzynie. Tam, koło kościoła, powstaje hałas. Dwie straganiarki zapewne rozpoczęły gwałtowny spór o fatalne meum i tuum i zdaje się, zwarłszy pięści, na swój sposób ujadają. Tłum się gromadzi, gęste koło ludzi otacza pokłócone baby, głosy podnoszą się coraz mocniej, coraz gwałtowniej poruszają się ręce w powietrzu, coraz bliżej podchodzą do siebie dwie kobiety. Wnet ci wnet zacznie się walka na pięści. Policja się przedziera przez tłum. Co to? Naraz widzę mnóstwo błyszczących kapeluszy pomiędzy gniewnymi babami. W jednej chwili udaje się kumoszkom złagodzić rozpłomienione serca, kłótnia skończona, bez pomocy policji. Spokojnie wracają kobiety do swych koszów z jarzynami. Tłum, który tylko raz jeden, zapewne w szczególnie drażliwym momencie walki, głośnym krzykiem określił w niej swój współudział, rozchodzi się na wszystkie strony. On. Zauważ, drogi kuzynie, że przez ten długi czas, co my tu siedzimy przy oknie, była to jedyna kłótnia zapalona na targu i że jedynie sam lud ją uspokoił. Nawet i poważniejszy, groźniejszy spór nieraz w ten sposób lud przytłumia. Tak, iż się wszyscy między skłóconych wciskają, aby ich rozłączyć. Przeszłego targu, między straganami rzeźników i owocarzy, stał wielki chłop w łachmanach, o zuchwałej, dzikiej minie, i nagle rozpoczął walkę z chłopcem od rzeźnika. Nie bacząc na nic, uderzył parobka straszliwym drągiem, który nosił jako broń na ramieniu. Niewątpliwie tamten runąłby na ziemię, gdyby się nie uchylił i nie poskoczył do swej budy. Tam uzbroił się mocnym toporem rzeźnickim i chciał nim walić w zuchwałego chłopa. Wszystko tak wyglądało, jakby się cała ta sprawa miała zakończyć mordem i śmiercią, i sąd kryminalny o mało co nie miał tu roboty. Owocarki. Wszystkie mocne i dobrze odżywiane baby uważały jednak za swój obowiązek tak przyjemnie i ściśle otoczyć rzeźnickiego chłopca, że ten nie mógł się ruszyć z miejsca. Stał między nimi z wysoko podniesionym orężem, jak to się opowiada w patetycznej mowie o surowym pyrrusie, jako malowany okrutnik, zawieszony pomiędzy siłą a wolą, nie czynił nic. Tymczasem inne kobiety, szczotkarze, kopyciarze i inni, otoczywszy chłopa, nie dają mu się ruszyć i umożliwiają w ten sposób policji, aby na czas przyszła i aresztowała tego niecnotę, który mi się wydaje zbiegiem z więzienia. Ja, zatem w istocie panuje wśród ludu poczucie koniecznego utrzymania porządku, co na wszystkich zbawczo może oddziaływać. On. Przede wszystkim, drogi Kuzynie, obserwacje prowadzone przeze mnie nad rynkiem umocniły mnie w przekonaniu, że lud berliński uległ znacznej przemianie od czasu, gdy zuchwały, dumny wróg zalał kraj i na próżno starał się zgnębić ducha, który rozpostarł wkrótce swe skrzydła z odnowioną siłą, jak zgniecione pióro spiralne. Słowem Lud zyskał na obyczajności zewnętrznej. I jeżeli kiedy w piękny dzień letni po południu wybierzesz się na zabawę ludową i będziesz obserwował towarzystwa, które się udają statkami do Moabitu, to zauważysz nawet wśród zwykłych dziewek służebnych i najemników dziennych dążenie do pewnej kurtuazji, co jest bardzo pocieszne. W masie odbyło się to samo, co w pojedynczej jednostce ten, który dużo widział, dużo doświadczył nadzwyczajności, z pomocą Nil Admirari wypolerował swoje zewnętrzne obyczaje. Niegdyś lud berliński był surowy i brutalny. Na przykład, jeżeli obcy pytał o jaką ulicę albo o dom, albo o cokolwiek, dostawał odpowiedź grubiańską albo szyderczą, albo też wprost fałszywą informację, która go prowadziła na manowce. Berliński ulicznik, który korzystał z najmniejszego pozoru, z nieco osobliwego ubioru, ze śmiesznego zdarzenia, co się komu przytrafiło, i który je wyzyskiwał bezczelnie, taki ulicznik już nie istnieje. Gdyż owe andrusy, cygarniki pod bramą, które sprzedają szczere, hamburskie awek dufeł, obwie się, co to kończą życie w Szpandawie albo w Strausbergu, albo. Jak to niedawno jeszcze było na szafocie, nie są bynajmniej tym, czym właściwy ulicznik berliński, który wcale nie był włóczęgą, ale zazwyczaj terminatorem u majstra. I choć to śmiesznie mówić, przy całej bezbożności i zepsuciu miał zawsze pewien punkt honoru, a nie brakło mu też groteskowego dowcipu wrodzonego. Ja. Drogi kuzynie, pozwól mi sobie co rychlej opowiedzieć. Jak to mnie taki rodzimy dowcip ludowy niedawno wielce zawstydził. Przechodzę koło bramy brandenburskiej. Dorożkarze z Charlottenburga ścigają mnie, ofiarując mi swe usługi. Jeden z nich, co najwyżej szesnasto- siedemnastoletni chłopak, był tak bezczelny, że pociągnął mnie za ramię swoją brudną pięścią. Proszę bardzo nie dotykać mej ręki, mówię rozgniewany. No, panie odparł wyrostek, nic sobie z tego nie robiąc i wlepiwszy we mnie oczy. No, panie, czemużbym miał nie dotykać pańskiej ręki? Czy może pan nie jest uczciwy człowiek? On. Ha, ha, ten dowcip to prawdziwy dowcip, ale wyłonił się z cuchnącej pieczary najgorszego zepsucia. Dowcipy owocarek berlińskich i tak dalej. Były zresztą sławne i nawet zaszczyt im się czyni, że się jezowie szekspirowskimi, choć przy bliższym oświetleniu widać, że ich energia i oryginalność polegała przede wszystkim na bezwstydnym zuchwalstwie, przy pomocy którego najochydniejsze brudy podawano jako pikantną potrawę. Nadto rynek był miejscem pomieszania, kłótniki i obicia oszustwa, kradzieży, i żadna uczciwa kobieta nie mogła się ważyć, by sama czynić zakupy, nie narażając się przy tym na niesłychane obelgi. Bo nie tylko lud przekupniów w pole wyciągał przeciw sobie samemu i przeciw całemu światu, ale przychodzili tu również ludzie, Umyślnie w tym celu, aby wywoływać niepokój i przy tym w mętnej wodzie łowić ryby, podobnie jak na przykład zewerbowany ze wszystkich końców świata Motłoch, który niegdyś tkwił w rejmentach. Spójrz, miły kuzynie, jak to obecnie rynek przedstawia pociągający obraz przyzwoitości, pokoju i obyczajności. Wiem, że entuzjastyczni rygoryści. Hiperpatriotyczni asceci żarliwie perorują przeciw temu podwyższeniu zewnętrznego wyglądu masy ludowej. Uważają bowiem, że wraz z tym ogładzeniem obyczajów zgładzi się również i zaginie ludowość w ogóle. Co do mnie, to sądzę, że lud, który traktuje zarówno swego, jak obcego, nie po prostacku albo z szyderczym lekceważeniem, ale z uprzejmością należytą, nie może przeto charakteru swego postradać. Coraz bardziej zmniejszała się ciżba, coraz bardziej i bardziej pusty stawał się rynek. Handlarki warzyw składały swe kosze częściowo na przyprowadzone ze sobą wózki, częściowo same się z nimi wlokły. Wozy z mąką odjechały, ogrodniczki zgromadziły niewyprzedany towar, zapas kwiatów na wielkie taczki. Czynniejszą stawała się policja, aby wszystko, a zwłaszcza szereg fur, utrzymać w należytym porządku. Porządek był nienaruszony, gdyby się nie zdarzyło, że jakiś schizmatycki syn chłopski, tędy i owędy, w poprzek placu, odkrył swoją własną cieśninę Beringa i pokierował się wprost ku bramie kościoła niemieckiego. Ten rynek, mówił kuzyn, jest to. I teraz wierny obraz wiecznie zmiennego życia. Ruchliwa działalność, potrzeba chwili ściąga masę ludzką w jeden punkt. W parę chwil znowu wszystko pustoszeje. Głosy, które w hałaśliwym wrzasku przelewają się jedne z drugimi, zamilkły. I każde opuszczone miejsce głosi te okropne słowa: Było, trzeba korzystać z chwili. Uderzyła godzina pierwsza. A markotny inwalida wszedł do gabinetu. A w jego wydłużonej twarzy czytałeś: Mógłby pan wreszcie opuścić okno i zjeść obiad, bo przyniesione potrawy ostygną. A więc masz apetyt, kuzynie? pytałem. O, mam! Odparł kuzyn z bolesnym uśmiechem. Zobaczysz to zaraz. Inwalida przytoczył go na kółkach do pokoju. Przyniesione potrawy były to talerz rosołu na mięsie, jajo na miękko, ugotowane w soli i pół białej bułki marymąckiej. — Tylko trochę więcej — mówił kuzyn cicho i smętnie, ściskając moją rękę. — Troszyneczka więcej. Najmniejszy kawałek najsławniejszego mięsa powoduje mi niesłychane cierpienia. Odbiera mi wszelką odwagę życia. Ostatnią iskrę dobrego humoru, która jeszcze od czasu do czasu we mnie się zapala. Wskazałem na papier, zawieszony nad łóżkiem, rzucając się kuzynowi na piersi i gorąco go całując. — Tak, kuzynie — odrzekł mi głosem, który mnie przeniknął na wskroś i napełnił rozdzierającą tęsknotą. — Tak, kuzynie. Et si male nunc? Non olim sic erit. Biedny kuzyn.